Szanowni Państwo, dzisiaj przedstawię Państwu temat dotyczący przeszczepiania nerek od dawców żywych, jakie są zalety tej procedury, jak przygotować odpowiednio dawcę do oddania nerki najbliższej osobie. Szacuje się, że w Polsce około 4 miliony osób choruje na przewlekłą chorobę nerek. Jest to schorzenie powoli postępujące, które upośledza czynność nerek na skutek różnych zmian chorobowych toczących się w miąższu nerek. Jeżeli choroba osiągnie fazę schyłkową, to rozwijają się objawy mocznicy i pacjent jest kandydatem do tzw. terapii nerkozastępczej. Leczenie nerkozastępcze może być przeprowadzane za pomocą dializoterapii lub za pomocą przeszczepienia nerek. Dializoterapia jest prowadzona w dwóch systemach. Albo w ramach dializy otrzewnowej, którą pacjent sam wykonuje w domu, albo za pomocą zabiegów hemodializ, na które pacjent jeździ 3 razy w tygodniu do stacji dializ. Jednakże najlepszym sposobem leczenia nerkozastępczego jest przeszczepienie nerki, zwłaszcza jeżeli nerka zostanie pobrana od dawcy żywego i jeżeli ten zabieg zostanie wykonany przed rozpoczęciem dializ, w trybie przeddializacyjnym, w tak zwanym trybie preemptive. Najlepiej, jeżeli pacjent z rozwojem przewlekłej choroby nerek trafi jak najszybciej do nefrologa, do poradni nefrologicznej, zanim wejdzie w fazę schyłkową, aby otrzymać jak najlepsze postępowanie, wskazówki dotyczące postępowania terapeutycznego od nefrologa, informację dotyczącą podstaw tej choroby oraz informację dotyczącą sposobów leczenia choroby, zwłaszcza w fazie schyłkowej. Śmiertelność pacjentów dializowanych jest większa od pacjentów z nowotworami, z cukrzycą, z chorobami układu sercowo-naczyniowego i tak jest praktycznie we wszystkich grupach wiekowych. Ryzyko śmierci pacjenta po przeszczepieniu nerki zależy od długości czasu spędzonego na dializach. Im dłużej pacjent dializuje się przed przeszczepieniem, tym jego rokowanie po transplantacji jest gorsze. Najkorzystniejsze wyniki ubiorców uzyskiwane są, jeżeli nerka zostanie pobrana od dawcy żywego, niekoniecznie spokrewnionego i przeszczepiona w trybie preemptive. Niestety tylko niewielki odsetek pacjentów ma szansę otrzymać przeszczepienie wyprzedzające, gdyż niedobór narządów zarówno dawców żywych, jak i zmarłych powoduje wydłużanie listy oczekujących na transplantację i konieczność czasowego korzystania z dializoterapii. Jak widzimy na prezentacji, czas spędzony na dializach jest niekorzystnym predyktorem funkcjonowania nerki po przeszczepieniu oraz przeżycia pacjenta po przeszczepieniu. Jest wiele zalet przeszczepiania nerek od dawców żywych. Przede wszystkim biorca otrzymuje zdrową nerkę od zdrowej osoby. My wiemy, że ta osoba jest zdrowa, ponieważ została bardzo dokładnie przebadana. Możemy dokładnie zaplanować termin wykonania zabiegu pobrania i przeszczepienia nerki. Jest to termin dogodny dla biorcy, dla dawcy i dla zespołu transplantacyjnego. My jesteśmy wszyscy obecni w tym czasie w pracy i dbamy, aby zminimalizować jakiekolwiek ryzyko niepowodzenia tego zabiegu. Korzyść dla biorcy jest taka, że takie przeszczepienie, taki rodzaj terapii nerkozastępczej w sposób najlepszy może zapewnić przedłużenie życia, poprawę jakości. Z punktu widzenia systemu opieki zdrowotnej przeszczepienie nerki jest najtańszą metodą leczenia nerkozastępczego pacjentów ze schyłkową niewydolnością nerek. Po przeszczepieniu nerki pacjenci mają szansę na pełen powrót do aktywności zawodowej. Ich jakość życia znacząco się poprawia. Kto może zostać dawcą nerki w Polsce? Zgodnie z treścią ustawy transplantacyjnej są to osoby spokrewnione w linii prostej, a więc dzieci, rodzice, dziadkowie, a także w linii bocznej rodzeństwo. Są to osoby, które są związane ze sobą emocjonalnie, najczęściej to są małżeństwa. Natomiast osoby niespokrewnione mogą oddać nerkę dla konkretnego biorcy, ale tutaj jest już potrzebna zgoda sądu rodzinnego oraz zgoda komisji etycznej przy Krajowej Radzie Transplantacyjnej. W Polsce nie akceptujemy dawców komercyjnych, dawców, którzy
chcą odnieść korzyść majątkową z tytułu oddania nerki, jest to niezgodne z ustawą transplantacyjną i karane. W Polsce nie są również dopuszczalni dawcy altruistyczni, którzy chcą oddać nerkę komukolwiek z listy oczekujących biorców na transplantację. Proszę Państwa, my zajmując się wykonywaniem procedury pobierania i przeszczepiania nerki od dawcy żywego, wiemy, że jedna nerka wystarcza do funkcjonowania prawidłowego organizmu. Wiemy, że operacja nerki jest zabiegiem bezpiecznym, obarczonym znikomym ryzykiem niepowodzenia. Do tej pory żadne rzetelnie wykonywane badania kliniczne nie wykazały, aby bycie dawcą zwiększało ryzyko rozwoju jakiejkolwiek choroby. Zgodnie z treścią ustawy transplantacyjnej, każdy, kto chce zostać dawcą, musi być osobą, która ma pełną zdolność do czynności prawnych i wyraża dobrowolnie przed lekarzem pisemną zgodę na pobranie narządu w celu przeszczepienia określonemu biorcy. W tym celu dawca jest bardzo dokładnie poinformowany na temat przebiegu procedury, poinformowany jest o ryzyku wynikającym z zabiegu operacyjnego i z dalszego życia z jedną nerką przez nasz zespół. Podpisuje dawca zgodę pisemnie. Podczas okresu przygotowywania procedury przyświecają nam cztery cele. Po pierwsze, musimy zrobić wszystko, aby zminimalizować ryzyko niepowodzenia okołooperacyjnego. Musimy wiedzieć, że ryzyko rozwoju jakiejkolwiek choroby u dawcy jest minimalne. Musimy być przekonani, że przeszczepienie nerki niesie za sobą minimalne ryzyko transmisji jakiejkolwiek choroby, czy to infekcyjnej, czy nowotworowej do organizmu biorcy. I musimy być też przekonani o tym, że ta pobrana nerka w organizmie biorcy będzie funkcjonowała przez wiele lat w sposób optymalny dla homeostazy tego biorcy. Na przeźroczu Państwo widzicie bezwzględne przeciwwskazania do tego, aby móc zostać dawcą. To są arbitralnie przestrzegane przez nas przeciwwskazania. Żadnej osoby, która jest osobą niepełnoletnią, która nie jest w stanie wyrazić świadomej zgody, ma cukrzycę, BMI powyżej 35, nadciśnienie tętnicze, któremu towarzyszą powikłania narządowe, chorobę nowotworową czy aktywną infekcję. Żaden z dawców, który posiada któreś z tych rozpoznań, nie zostanie zakwalifikowany do tego, aby móc oddać nerkę kochanej osobie. Natomiast zgłaszające się do nas pary mają bardzo często szereg względnych przeciwwskazań do tego, żeby zostać dawcą. Są one wymienione na przeźroczu. Za każdym razem indywidualnie podchodzimy do pary dawca-biorca i czasami bywa tak, że pewien zestaw przeciwwskazań wymienionych stanowi istotny problem w przypadku jednego dawcy, natomiast będzie przez nas akceptowany w przypadku innego dawcy. Para, która do nas zgłasza się, para dawca i biorca, z informacją, że chcą odbyć kwalifikacje do tego, aby procedura miała miejsce. Jak to się odbywa? W pierwszym etapie sprawdzamy, czy biorca rzeczywiście może być biorcą i w przyszłości może być kandydatem dla konkretnego dawcy do tego, żeby pobraną od dawcy nerkę móc mu przeszczepić. Podczas pierwszego etapu następuje spotkanie z zespołem kwalifikacyjnym, w trakcie którego jest przeprowadzana rozmowa oceniająca relacje pomiędzy kandydatem i nadawcą a potencjalnym biorcą. Oceniamy stopień pokrewieństwa, czy też związek emocjonalny, motywację do oddania narządu. Zbieramy wywiad dotyczący przebytych chorób i aktualnych chorób, przebytych zabiegów operacyjnych, przyjmowanych leków. Odbywa się bardzo dokładne badanie przedmiotowe dawcy. Ważne jest to, żeby para znała swoje grupy krwi, mogła nam je okazać przy już pierwszym spotkaniu. Grupa krwi
przypadku pary dawca-biorca nie musi być identyczne, musi być zgodne. I to jest bardzo ważne, żebyśmy wszyscy o tym pamiętali, że dawca z grupą zero jest dawcą uniwersalnym dla biorcy z każdą inną grupą krwi. Podobnie biorca z grupą AB jest biorcą uniwersalnym i może otrzymać nerkę od dawcy z każdą grupą krwi. To nie jest tak, że dawca grupy A może oddać nerkę tylko biorcy z grupą A. Dawca z grupą A jest dobrym dawcą dla biorcy zarówno z grupą A, jak i dla biorcy z grupą AB. Pierwszy etap kwalifikacji dawcy-biorcy kończymy próbą krzyżową. Musimy być pewni, że w surowicy krwi biorcy nie ma przeciwciał przeciwko antygenom tzw. zgodności tkankowej, które obecne są na komórkach nerki dawcy. Musimy być pewni, że w organizmie biorcy nie ma przeciwciał przeciwko antygenom dawcy. Jeżeli próba krzyżowa wypadnie dodatnio, jest to przeciwwskazanie do tego, żeby dalej kwalifikować dawcę i biorcę. Jest to przeciwwskazanie do wykonania przeszczepienia nerki od tego dawcy. Jeżeli mamy niezgodną grupowo parę dawca-biorca lub też dodatnią próbę krzyżową, dodatni crossmatch, to możemy taką parę skierować do puli par oczekujących na tak zwane przeszczepienie krzyżowe lub przeszczepienie łańcuchowe. Możemy dopasować do nich najbardziej optymalną parę i wykonać wymianę nerek między dawcami i biorcami. W drugim etapie kwalifikacji dawcy wykonujemy szereg badań biochemicznych, badań obrazowych, przy czym są to tak zwane badania nieinwazyjne. Należy tutaj rentgen klatki piersiowej, echo serca, holter ciśnieniowy, próba wysiłkowa, konsultacja dermatologiczna oraz ocena dna oka. Jeżeli dawca odbędzie pozytywnie kwalifikację drugiego etapu, przechodzimy do fazy badań inwazyjnych. Wykonujemy tutaj dwa dodatkowe badania. To jest scintygrafia dynamiczna nerek, która ocenia każdą z nerek osobno i zasadą jest pobranie tej nerki, która ma niższy potencjał funkcjonowania, oraz wykonujemy rezonans magnetyczny z opcją oceny naczyń nerkowych, aby wybrać też z punktu widzenia unaczynienia nerki najlepszą nerkę odpowiadającą temu biorcy. Po udanym pobraniu i przeszczepieniu nerki od dawcy zachodzą w pozostawionej nerce pewne zmiany. Następuje jej kompensacyjne powiększenie, średnio 20-30%. Obserwuje się niewielki wzrost ciśnienia tętniczego, który najczęściej nie ma znaczenia klinicznego, a także śladowy białkomocz. Częstość występowania niewydolności nerek w populacji dawców żywych nie jest większa niż w ogólnej populacji. Po oddaniu nerki, zgodnie z ustawą transplantacyjną, dawcy pozostają pod opieką w naszym ośrodku przez szereg następnych lat, tak naprawdę do końca życia. Przyjeżdżają okresowo na badania kontrolne i dostają również odznakę zasłużonego dawcy narządu. Taka odznaka umożliwia korzystanie poza kolejnością z ambulatoryjnej opieki zdrowotnej.